Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcę zwrócić się do Was z taką zachętą w czas epidemii, która jest teraz na całym prawie świecie. Proszę Was i rekomenduję, zachęcam, nikogo nie zmuszam, ale naprawdę zachęcam do żywego praktykowania swojej wiary, do tego, abyście się modlili w domach, w rodzinie, w pracy, wszędzie, gdzie jesteście, a zwłaszcza w waszych świątyniach, w kościołach, w kaplicach, wszędzie, gdzie jest msza święta. Proście o tę mszę świętą waszych kapłanów. Nie bójcie się iść do kościoła. Zachęcam was do praktykowania swojej wiary i miłości do Pana Boga w niedzielę, w Dzień Pański, w uroczystości. Jeżeli nawet trzeba, to pamiętajcie, że trzeba walczyć o ten kościół. Trzeba walczyć o praktykowanie liturgii. Zwłaszcza kiedy są święta, kiedy są uroczystości, kiedy jest Wielkanoc, Boże Narodzenie, którykolwiek święto. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważne i bardzo Was zachęcam, abyście szanowali Najświętszy Sakrament, abyście przyjmowali Pana Jezusa. Nie mam innych wariantów, jak tylko na kolanach, z modlitwą, w pokorze i przyjmowanie Pana Jezusa do swoich ust. Nie na rękę, nie na stojąco. My się musimy nie to, że upokorzyć, my musimy uznać bóstwo Pana Jezusa, naprawdę obecnego Go przyjąć w Najświętszym Sakramencie. Jeżeli my nie uklękniemy przed Bogiem, będziemy musieli uklękać jako ludzie przed jakąkolwiek zarazą, czy chorobą, czy tragedią. Nie bójcie się uklęknąć. Pamiętajcie, że oczywiście wasze ręce też są święte, ale Bóg jest godzien bardzo kulturalnie i bardzo z wielką powagą i kultem Bożym przyjść do waszego serca. Otóż zachęcam was serdecznie. Nie bójcie się. Zawsze pilnujcie tego, co jest święte. Pamiętajcie, że Pan Jezus żądał od was dużo, ale nie ponad wasze siły. I dlatego zachęcam was, kochani, do modlitwy, do liturgii, do chodzenia do kościoła. Mówcie o tym też waszym kapłanom, biskupom i zapraszajcie ich, aby z Najświętszym Sakramentem poszli do waszych wiosek, miast, miejscowości, aby błogosławili was, aby błogosławili wasze domy. Idźcie z procesją po wioskach i miastach waszych, dlatego żeby wyprosić Pana Boga o ustanie epidemii, o ustanie też grzechu ludzkiego, dlatego że każda choroba jest skutkiem grzechu. Abyśmy pamiętali o tym, żebyśmy przeprosili Pana Boga. Pamiętajcie, kochani, o spowiedzi świętej, o częstej spowiedzi i naprawdę takiej gruntownej, abyście szczerym sercem przyjęli Pana Jezusa i mieli odwagę, mieli wiarę, mieli tam miłość i z miłością, szanując Pana Jezusa, oddając Mu chwałę należną Jemu, mogli i w niedzielę, i święta, i uroczystości, i w zwykłe dni modlić się, przychodzić na mszę świętą. Odmawiajcie różaniec. Zachęcam was bardzo do tego i trwajmy zawsze w tym pokoju Chrystusowym. Niech Matka Boża naprawdę dopomoże nam jeszcze raz odkryć Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka, bliskiego Boga naszemu sercu, który nas kocha niezmiernie. Niech dobry Bóg na te zmagania i na waszą wiarę, na miłość do Boga, niech wam szczodrze błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem i z Matką Najświętszą.